Elektrownię jądrową zlokalizować można tylko na terenie, który umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej na każdym etapie życia elektrowni. Wyznaczona lokalizacja musi umożliwiać przeprowadzenie sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie elektrowni. Przed wyborem lokalizacji dla elektrowni jądrowej przeprowadzić należy szczegółowe badania obejmujące ocenę warunków sejsmicznych, tektonicznych, geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, hydrologicznych i meteorologicznych, gęstości zaludnienia i sposobu zagospodarowania terenu, zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka, zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działania sił przyrody, możliwości realizacji planów postępowania awaryjnego w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, rozkładów stężeń izotopów promieniotwórczych oraz analizę mocy dawek promieniowania. Po przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych i sporządzeniu raportu lokalizacyjnego, inwestor składa do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej lokalizacji elektrowni jądrowej. Po szczegółowym przeanalizowaniu wniosku oraz dołączonego do niego raportu lokalizacyjnego, prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydaje opinię wyprzedzającą dotyczącą lokalizacji elektrowni jądrowej. Następnie inwestor złożyć musi do właściwego miejscowo wojewody wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji elektrowni jądrowej. Do wniosku załącza się szereg dokumentów, które inwestor musi uzyskać wcześniej od stosownych organów. Dokumenty te to m.in. wydana wcześniej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tak zwana decyzja środowiskowa. Do wydania wspomnianego dokumentu niezbędne jest uzyskanie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opinii prezesa PAA dotyczącej projektu tejże decyzji. Raport lokalizacyjny. Opinia wyprzedzająca prezesa PAA dotycząca lokalizacji elektrowni jądrowej. Opinia ministra właściwego do spraw zdrowia. Opinia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Opinia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Opinia właściwego organu administracji geologicznej. Opinia organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Opinia właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Opinia właściwego miejscowo wojewódzkiego konserwatora zabytków. Opinia właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Opinia prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Opinia właściwych organów inspekcji sanitarnej. Po przeanalizowaniu wniosku oraz załączonych do niego dokumentów, wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji elektrowni jądrowej.